Witam kolegów hodowców. Tutaj Krzysztof Trzaskalik z oddziału Strumień, kontakt 513-812-854. Przedstawiam się, bo jak się okazało, koledzy niektórzy dzwonią do mnie za młodymi. Pytają się, kto zaoferował młode na sprzedaż, a dopiero potem się myślałem, że ogólnie kto ogląda mój kanał, to wie, ale czasami ktoś trafi pierwszy raz i się okazało, że, no, że mieszkają po sąsiedzku. I zdarzyły się właśnie o dziwo nie jeden taki telefon, tylko czasami ktoś ogląda, a nie wie właściwie, czyj filmik ogląda, więc dzisiaj się przedstawiam, z czego zwykle nie czynię. Więc tutaj chcę pokazać młode. Tutaj złapałem, dałem ogłoszenie. Pokazałem, że mam młode na sprzedaż. Dziś zaczął nam się marzec, mamy 1 marca. Tutaj za chwilę koledzy przyjadą po młode i po prostu Wam zaprezentuję, jakie młode sobie odbiorą. Będę też szykował na jutro wysyłkę kolejnych. Wystawiłem młode i od razu hodowcy, że tak powiem, je zamówili. No i tutaj jest pierwszy nakrapiany, linia czarnych razy szaleniec. Trudno powiedzieć, czy to będzie samczyk, czy samiczka. Raczej samiczka, chociaż samczyk też może być. Widzę już fajne oko. O, także tu jest pierwszy młody. Linia szaleńców, to tutaj mam ich na zdjęciach. To jest linia szaleńców. To są wszystko, to są rodzice i siostry. Z tej rodziny miałem 15 gołąbka na wystawie ogólnopolskiej w kategorii F. Był drugi w okręgu Bielsko-Biała. O. I tutaj krzyżówki z tych gołębi będę w tym roku testował na różne moje linie, właściwie na wszystkie linie. Trochę mam rozhodowanych dzieci i wnuków. Będę je krzyżował z wszystkimi możliwe kombinacje, żeby się okazało, żeby wytestować, co najlepiej się sprawdzi. A tutaj razy czarne. A tu Wam jeszcze pokażę, jak one siadają, na przykład 13, 2, 3, 6, 7, 8, 9 to jest ciocia. Tutaj też ciocia, pierwsza. O, tu niektóre loty moich młodych. 2.18, widać jedynki. Drugi, pierwszy, trzeci, piąty, lot piąty, pierwszy, trzeci, szósty, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Tutaj 2019, też szósty, siódmy, dziesiąty, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, drugi, trzeci, czwarty, szósty, pierwszy, drugi, ósmy, najlepszy młody, 3,64 koeficjent. Także te gołąbki dosyć fajnie mi się spisują. O, i tu kolejny młody, tym razem 901 razy szaleniec, także kuzyn lub kuzynka, ale raczej kuzyn. 901 to bardzo fajne gołąbki. 901, jakby ktoś nie wiedział, to jest oryginalna samica od Tadeusza Pałki, córka generała, 1726. I super akurat z tej samicy wiele wyhodowałem gołębi i super mi się sprawdzają. I tutaj po prostu po dzieciach tej 901 mam trochę rozhodowane te gołąbki i też je krzyżuję na inne moje gołębie. Tu akurat na linie szaleniec. A można zobaczyć, jaki młódek. Także to też jest z tych. To są jego ciocie i dziadkowie. O, a tu mamy samiczkę. Ciemna samiczka. Linia gryt. Takie samiczki z tego wychodzą. Linia gryt razy moje wanluny. No i trochę sztola też tu jest domieszane. Już mi się jakby zakrywają. Znaczy, no, mieszają się w jedną linię te moje gołębie. Jak się je łączy. To cztery główne rodziny już jakby w kolejnych pokoleniach. Krzyżówka. No i są gołębie, które już dlatego mają jakby wszystkie moje linie w sobie. Dlatego też w zeszłym roku dokonałem zakupów, żeby do tych gołębi szukać nowych do krzyżówki.
żeby się nie okazało, że po prostu zakopię się w krwi, więc nadszedł czas ze szeroku, żeby coś sprowadzić. Może pokażę na rozpłodzie, jak tam te gołąbki teraz wyglądają. No a tutaj na moim indywidualnym gołębniku są moje gołębie i moje linie, dlatego wszystko jest akurat z tych moich sprawdzonych linii. Także tu właściwie wanluny, sztole, gryty. Piękna samiczka, piska koło oka, charakterystyczna. Kolega, którzy przyjadą, za chwilę wybiorą sobie coś. Zobaczymy, co wybiorą, a co zostanie. O, i kolejna samiczka. Linia 901 też. Igryt Prangę. Dodam tylko, że nie w zeszłym roku, ale 2 lata temu jej siostra miała jakoś 14 w kategorii F. Super siadała, super szybkie konkursy. Półsiostra po tej samej matce. Także no, też troszkę tam odmienna krew, ale też ukrzyżowane i 901 tutaj w tej rodzinie zaś na krzyżówkę Prangę. Po bardzo dobrej samicy rozpłodowej. Także taka samiczka. No i tu drugi z gniazda prawdopodobnie, chociaż to też może być samiczka. Chyba dwie samiczki. Właśnie mają ten problem, że sporo tych mutków teraz to samiczki. Gdyby były samczyki, to może bym je wysłał koledze, by nimi lotował, bo on chciał samczyki. A po prostu z racji problemu, że to wątpliwości, że to samce. No i samiczki, więc do wysyłki do kolegi nie wyszło. Może uchowają się samczyki, to potem mu prześlę. Także tu kolejna samiczka. O, z tej samej rodziny, znaczy siostra poprzedniej. A i tutaj ruda. Sztol razy rudy. Moje rudę. Jak jedni je nazywają burę. O. Tak wygląda. Ruda samiczka. Też samiczka, więc te młode. Dużo samiczek teraz właśnie. Sztole i rudę. No najlepsza kombinacja. Super te gołębie ze sobą pasują. Także tutaj taka kolejna perełka. Także zobaczymy, co sobie kolega z nich wybierze. Kolejne młódki są odrobinę młodsze. Potrzeba tygodnia. Znaczy, jak ktoś jest zainteresowany jakimiś młodymi, można zadzwonić, dopytać. Aj, bo jeszcze. Można zadzwonić, dopytać. Albo po prostu może uda się też pokazać, jak wyglądają. Także dziękuję za uwagę. Tutaj kontakt do mnie 513 812 854. Pozdrawiam. Nie wiem, chyba jeszcze jeden młodych jest. Chyba jeszcze jeden został. Nie wiem, czy wszystkie złapałem, czy jakiś został. Tak to tutaj po prostu wygląda z tymi mutkami.